Ogłoszenia duszpasterskie na 34. niedzielę zwykłą, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W tym tygodniu w liturgii Kościoła mamy jedno wspomnienie. We wtorek wspominać będziemy świętych męczenników z Wietnamu, Andrzeja, prezbitera i towarzyszy. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Dzisiejsza uroczystość kończy w Kościele rok liturgiczny i, jak mówiłem we wstępie, jest to również patronalne święto służby liturgicznej i akcji katolickiej. Po mszy świętej o godzinie 12:30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj także przypada wspomnienie świętej Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Z tej okazji składamy podziękowania i życzenia wszystkim osobom tworzącym muzykę w naszym kościele, naszym organistom, pani Patrycji, panu Łukaszowi, także pani Magdzie grającej w kaplicy na dole oraz naszemu chórowi z choli dziecięcej z siostrą Rafaelą i panią Katarzyną oraz z choli śpiewającej akatyst. Dziękujemy Bogu za ich talent, za ich pracowitość. Żałujemy, że z powodu epidemii poza grą i śpiewem organistów pozostałe formy aktywności muzycznej są czasowo zawieszone. Ufamy, że wkrótce wymienione grupy będą mogły na nowo upiększać liturgię w naszym kościele. Dzisiaj o godzinie 11:00 będzie uroczysta msza święta w intencji Orląt Lwowskich w 102. rocznicę obrony Lwowa. Po mszy świętej będzie modlitwa za poległych w Panteonie Narodowym. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent i nowy rok liturgiczny. Na wszystkich mszach świętych poświęcimy opłatki, które będzie można zabierać z kościoła przez cały Adwent. Zespół charytatywny rozpocznie także rozprowadzanie świec Caritas, wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Zapraszamy na codzienny różaniec za zmarłych z wypominkami o godzinie 18:00. Przypominamy, że w naszej świątyni może jednocześnie przebywać maksymalnie 90 osób, 13 na chórze, w dolnej kaplicy 15. Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w kościele. Nadal także obowiązuje dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we mszy świętej. Na naszej stronie internetowej jest cały czas dostępna transmisja wideo z kościoła. Przypominamy także, że do odwołania zawiesiliśmy wydawanie naszego biuletynu parafialnego. Jeśli tylko więcej wiernych będzie mogło przychodzić do kościoła, biuletyn powróci. Prośmy na koniec o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Jest to szczególnie liczna ilość. Są to świętej pamięci Krystyna Gądek ze Stachiewicza 15, Stanisław Chowaniec z Opolskiej 55, Fryderyk Kras z Palacha 11, Krzysztof Dzundza z Krowoderskich Zuchów 18, Aleksander Matlęga z Kluczborskiej 5, Katarzyna Słowińska z Krowoderskich Zuchów 3a, Krzysztof Kwinta z Opolskiej 49, Ryszard Zaczyński z Batalionu Skała AK 8, Magdalena Kluska ze Stachiewicza 47, Krystyna Wójcik z Rusznikarskiej 14, Janina Karpińska z Krowoderskich Zuchów 11, Roman Dobek z Kluczborskiej 4 i Adam Musiał z Krowoderskich Zuchów 3. Módlmy się także za wszystkich, którzy umarli wskutek epidemii COVID-a. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, Dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.